Wszystko było w moim życiu bieganie. Miałem znajomych biegaczy, pracowałem dla największej marki produkującej buty na świecie. Byłem ambasadorem New Balance, miałem swoją firmę trenerbiegania.pl, uczyłem ludzi biegać, pisałem o bieganiu, występowałem w mediach mówiąc o bieganiu, jakby wszystko się kręciło wokół biegania. I jakby w pewnym momencie doszło do tego, że moje całe życie było bieganiem, a w takim jakby symbolicznym znaczeniu byłem ciągle zabiegany. Jakby ciągle byłem w jakimś pośpiechu, w pogoni, w gonitwie i stwierdziłem, że coś też już mi coś w tym nie pasuje, bo jakby jest w moim życiu bardzo dużo walki, jakby takiego wysiłku, który no jest eksploatujący. Więc stwierdziłem, że chcę coś zmienić. I w tym czasie dostałem chorobę. Czyli miałem taki moment, że mniej więcej co miesiąc na 4 dni mnie wycinało z życia. Także miałem gorączkę po 39 stopni. Nie byłem w stanie wstać z wyra. Czułem się fatalnie. Nie miałem w ogóle siły. I to się powtarzało przez parę miesięcy. I jak już kolejny raz mi się to przytrafiło, to stwierdziłem, że potrzebuję coś zrobić, coś zmienić, bo jakby szedłem do lekarzy, którzy dawali mi kolejne antybiotyki i po prostu już byłem wkurwiony tym, że nie wiem, z czego to wynika. Dostaję cały czas to samo rozwiązanie, które nie działa na problem, który się powtarza. I zacząłem szukać, byłem totalnie sfrustrowany. Tym bardziej, że jakby wcześniej uważałem, że prowadzę zdrowy styl życia, a tu jednak okazuje się, że ząk i bardzo poważnie choruję i nawet nie wiem, z czego to wynika. No i to się zbiegło w czasie z moimi mocnymi poszukiwaniami, bo jakby czułem, że bieganie już mnie bardzo mocno ogranicza, jakby jako człowieka. I też im bardziej byłem w tym świecie, tym bardziej zacząłem dostrzegać problemy tego świata i środowiska, czyli też swoje problemy zacząłem zauważać. I stwierdziłem, że już nie chcę dalej w tym być i zacząłem szukać i teraz jakby znalazłem dwie nowe przestrzenie. Pierwszą przestrzenią był movement i zastanawiałem się, co ja mogę robić poza bieganiem, bo jak zawsze wiedziałem, że aktywności, sporty, bycie trenerem, tak czułem, że to jest też ważna część mojej drogi. No i zacząłem trenować gimnastykę, bo stwierdziłem, że gimnastyka jest super. Później po roku trenowania gimnastyki, jak zrobiłem rzeczy, które chciałem robić, to stwierdziłem, no to może zacznę trenować sporty walki, zacząłem eksplorować boks. No jak też doszedłem do jakiegoś takiego poziomu, w którym czułem się swobodnie, to doszedłem znowu do ściany i stwierdziłem, że czegoś mi znowu brakuje. Cały czas dochodzę do tego samego momentu, że osiągam jakiś poziom i dalej już mi się nie chce go rozwijać, bo jakby wiem, że mogę dojść do, nie wiem, robienia coraz bardziej zaawansowanych ruchów, figur, ale to wciąż mi nie daje satysfakcji, bo jakby ta droga jest w pewnym sensie mocno ograniczona i zawsze będzie związana z osiąganiem czegoś. No i tak eksplorując, szukając, trafiłem na IDO-portala, który jest nauczycielem ruchu Conora McGregora, którego pewnie kojarzycie ze świata sportów walki. Na pewno. No i zacząłem oglądać z nim filmy tego, co on w ogóle prezentuje, czym jest dla niego movement, czym jest dla niego ta filozofia, o której mówi. I stwierdziłem, ja tak w życiu mam, że jak coś poczuję, to totalnie w to idę. No i pamiętam, że zainwestowałem wtedy, siedziałem z moją Olą i mówię, kurczę, to jest takie super, że czuję, że chciałbym tego spróbować, ale nie wiem, jak zacząć w ogóle, bo w Polsce to był bardzo świeży temat. Wszedłem na jego stronę i zobaczyłem, że za miesiąc prowadzi warsztat w Lizbonie. Więc zainwestowałem cały swój hajs. Poleciałem na 2 dni i ten warsztat w Lizbonie jakby totalnie zmienił moją banię, totalnie zmienił moje postrzeganie na temat ruchu i był dla mnie niezwykłym doświadczeniem. I od tamtej pory stwierdziłem, że uprawianie biegania jest, no to tak trochę mogę powiedzieć, jakbyś tak zmieniło to moje postrzeganie, jakbyś całe swoje życie siedział w swojej małej wiosce i nagle ktoś ci powiedział, masz rakietę, lecimy na Księżyc. Tak to mnie zmieniło i tak mi rozszerzyło horyzonty. I od tamtego momentu zacząłem bardzo mocno eksplorować movement. I też podróżowałem po świecie, po różnych szkołach movementu i byłem w Barcelonie i w Amsterdamie się uczyłem.
i w Nowym Jorku, i byłem w Tajlandii tydzień z Ido na obozie. Później Ido sprowadziłem do Polski jako organizator. Dwa razy poznałem go osobiście. Także no, była to niezwykła przygoda, która trwa do tej pory, ale równolegle jakby to nie rozwiązało moich problemów związanych ze zdrowiem, więc jakby poprowadzę teraz drugi wątek. Te wszystkie moje problemy związane ze zdrowiem doprowadziły mnie do tego, że zacząłem po prostu szukać alternatywnych metod uzdrowienia siebie i w ogóle poznania przyczyny, dlaczego mój organizm w taki sposób reaguje. Jakby już wtedy miałem świadomość tego, że zawsze jest jakaś przyczyna i że działanie objawowe nie ma sensu. I jakby organizm nam cały czas wysyła różne sygnały poprzez ból, poprzez umiejętność interpretacji niektórych bodźców. Teraz ja o tym mówię z poziomu wiedzy i doświadczenia, ale wcześniej w ogóle nie zwracałem uwagi na takie rzeczy. I byłem po prostu wkurwiony. Wkurwiony tym, że pasą mnie tymi lekami, czuję się coraz gorzej z tym młodym gościem i irytowało mnie to, że idę do lekarza i on w zasadzie jest w stanie mi powiedzieć tylko tyle, że to jest jakiś wirus i tyle. I że trzeba brać antybiotyki. Nie satysfakcjonowało mnie to, no bo w głębi duszy gdzieś czułem, że odpowiedź na to leży gdzieś głębiej. No i wtedy jak o coś prosisz, to wszechświat ci to daje. Na pewno. Dlatego moja wizyta u Mateusza. Ktoś mi kiedyś powiedział, że jak uczeń jest gotowy, to pojawia się mistrz. I mój przyjaciel powiedział mi, zacząłem szukać, pisać do różnych ludzi, co by zrobili na moim miejscu. I mój przyjaciel powiedział mi, że jego ojciec od wielu lat uczy się akupunktury. Co prawda nie robi tego zawodowo, ale bardzo mu pomogła. I poleca mi, żebym wybrał się do takiego gościa, mistrza Changa, który ma swój gabinet, swoją klinikę w Warszawie od 25 lat, jest profesorem akupunktury. No i stwierdziłem, że jakby no spoko, pójdę jakby. Nie wiem, co to jest nawet, ale pójdę i sprawdzę, bo jakby to jest, uważam, mój duży atut w życiu, że jestem otwarty i nie oceniam czegoś z góry, tylko mam otwartą głowę i doświadczam i nie zamykam się na nic, po prostu lubię doświadczać. I poszedłem na tą akupunkturę i zafascynowało mnie to i pamiętam to jak dzisiaj, że mistrz Chang popatrzył na mnie, poprosił mnie takim, wiesz, chińskim, takim chińsko-polskim językiem jak w Dniu Świra i powiedział mi, otworzy buzię, pokażę język. No i tak, pokazałem mu język i na tej bazie powiedział mi, że mam chore nerki, że mam przeciążony żołądek i zaczął mi wymieniać różne rzeczy. Jakby dla mnie to było niesamowite, że jakby że pokazuje gościowi język, zbadał mi tam delikatnie puls i mi powiedział wszystko na temat mojego zdrowia i co więcej powiedział mi, jaka jest tego przyczyna, że to nie było tak, że powiedział mi tylko, że masz chore nerki. Ale to po samym pulsie i pokazaniu języka? Tak, i tam zadał mi parę prostych pytań. Jakby za chwilę ci powiem, no bo jakby sam teraz się tego nauczyłem, czy uczę się cały czas, ale jakby no. No i zafascynowało mnie to bardzo. Powiedział mi, że jest w stanie mi pomóc, ale potrzebujemy zrobić intensywną kurację, która będzie polegała na tym, że przez 20 dni będę codziennie do niego przychodzić na akupunkturę. Więc na pierwszym zabiegu miałem w swoim ciele około 100 igieł. No i od tamtego momentu się zaczął mocny proces u mnie, mocna zmiana. No i faktycznie bardzo mi to pomogło, jakby samopoczucie i różnica w samopoczuciu była kolosalnie inna, diametralnie inna. I stwierdziłem, że jakby no, to tak mnie zaintrygowało, jakby tak zaskoczyło i tak wydawało mi się to wszystko nierealne i oderwane od rzeczywistości, którą znam, że stwierdziłem, że chcę się tego nauczyć. No i oczywiście nie ma przypadków. Okazało się, że w tym czasie on zaczął robić nabór na studia, które odpalił, na których można było uczyć się akupunktury. I jak się później okazało, zdobyć tytuł doktora akupunktury honorowany na całym świecie. Jesteśmy tutaj w gabinecie, tak, Mateusza. Jesteśmy w moim gabinecie. Widzę certyfikaty. Bardzo mi się tu podoba, bo jest fajny zapach. Kadzideł i tak, różnych olejków. Tak. No i co? I tak po paru latach zdobyłem ten certyfikat i jakby bardzo pogłębiłem swoją świadomość na temat swojego ciała. Jakby nie miałem takiego celu, że jakby będę to robić zawodowo, ale stwierdziłem, że jakby
robienie akupunktury jest czymś tak hipsterskim, tak innym i jednocześnie tak fascynującym, że no, totalnie w to wpadłem. No i mega to ciekawe jest wszystko, że jestem dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. Ale tak powiedz, bo trenowałeś ten movement w międzyczasie i robiłeś to akupunkturę, czy to było jakoś... Te dwa zdarzenia się mniej więcej na siebie nałożyły i na pewno już podjąłem decyzję, że przestaję biegać w takim wydaniu, jakim robiłem to do tej pory, czyli tylko biegam. I tak mnie ciągnie w stronę movementu, że się w tym kierunku rozwijam. Oczywiście bieganiu jeszcze byłem, ale no to jakby tak jedną nogą po prostu żyłem z tego, trenując ludzi, rozpisując im plany. Jakby no mój wizerunek, myślę, że do tej pory głównie jest też taki, że ludzie mnie bardziej kojarzą z biegania niż czegokolwiek innego. Albo gdzieś tam większość kojarzy, że to był sobie kiedyś ziomek, który był zajarany na punkcie biegania i tylko tym żył i był największym świrem, a później coś mu się zmieniło i totalnie wszystko pozmieniał i to rzucił. Ale jednocześnie studiowałem akupunkturę, medycynę chińską i rozwijałem się w świecie movementu. A teraz to wygląda tak, że jakby moim głównym źródłem zajęcia jest i dochodu akupunktura, medycyna chińska, a movement traktuję jako zajawka, której nie chcę spieniężać, monetyzować, bo zawsze... Chociaż też się na to nie zamykam, bo zawsze właśnie miałem tak, że jak mnie coś zajarało i to wchodziłem, to od razu chciałem z tego robić biznes, a teraz chcę już mieć taką przestrzeń, że nie muszę na tym zarabiać i nie muszę być, wiesz, w tym najlepszy. Ale masz podopiecznych jakiś? Trenujesz kogoś? Tak, znaczy to raz na jakiś czas po prostu. Mam też swoją stronę kulturaruchu.pl, gdzie tam jest parę informacji na temat tego, czym jest movement, więc jak ktoś szuka informacji na ten temat, to często trafia na moją stronę i pyta się, czy jest możliwość zrobienia treningu, no to czasami to robię, jest to fajne urozmaicenie. Po prostu lubię to i bardzo każdemu polecam movement. Jest taka inicjatywa największa w Polsce i myślę, że jedna z większych w tej części Europy, społeczność Akademia w Gruncie Ruchu, w której są z mojej perspektywy jedni z najbardziej sprawnych ludzi w ogóle w Europie, na świecie, którzy robią kosmiczne rzeczy z ciałem, jakby odkrywają siebie przez ciało, eksplorując różne dyscypliny. Także jeżeli chcecie doświadczyć tego, czym jest movement, to bardzo was zachęcam do tego, żeby wybrać się na takie zajęcia, bo to jest totalnie coś innego i jakby na pewno się nie będziecie nudzić. To będzie swego rodzaju przygoda, doświadczenie. No coś niesamowitego. A powiedz, bo jakby wyprzedziłeś moje pytanie, czym ten movement jest? Co jest? Co to jest takiego? Bo to nie jest jedna dyscyplina sportu, nie jest nawet kilka dyscyplin połączonych ze sobą. Bardzo was zachęcam do tego, żebyście obejrzeli film dokumentalny o IDO, Just Move, zrobiony przez Briana Rosa, który prowadzi taki popularny kanał London Real i prowadzi wywiady z bardzo mądrymi ludźmi i znanymi. Także dowiecie się z tego dokumentu najlepiej, ale w bardzo dużym skrócie IDO jest nauczycielem ruchu, a wcześniej był mistrzem capoeiry i prowadził zajęcia capoeiry na całym świecie i w pewnym momencie też doszedł do podobnego wniosku jak ja, jakby ja do tych wniosków doszedłem dzięki niemu, że jakby capoeira to jest jedna z wielu dziedzin, jedna z literek ogromnego alfabetu, którym jest ruch. I on doszedł do wniosku, że nie chce być utożsamiany tylko z jedną dyscypliną, tylko chce się dalej rozwijać, ale nie ograniczając się teraz, że będąc, nie wiem, trenując boks, nagle się stanie bokserem. I stwierdził, że chce po prostu eksplorować ruch, więc przez parę lat jeździł po świecie i uczył się od najlepszych trenerów, nauczycieli różnych dyscyplin sportowych, od gimnastyki po boks. I naprawdę wszedł w to na 100%. Nie wiem, był w Chinach, uczył się różnych technik. Jakby wpadł w to po uszy i czerpał sobie z różnych dziedzin dyscyplin, wybierał sobie nauczycieli, których uważa, że są dobrzy w danych dyscyplinach i je po prostu przez wiele lat namiętnie studiował. Poskładał je. Jakby zobaczył, że wszystkie dyscypliny mają większe i wspólnego niż
odrębnego, jakby doszedł do bardzo podstawowego wniosku, że każdy niezależnie od uprawianej dyscypliny jest człowiekiem i że ma ciało, którym porusza. To był pierwszy wniosek. Drugi wniosek, do drugiego wniosku doszedł, że człowiek, żeby się rozwijać, to trochę jak z telefonem, gdzie mamy ciągle wgrywane nowe oprogramowanie, jakby nauka nowych wzorców ruchu bardzo nas rozwija jako ludzi. No i tak zaczął jakby studiować te różne dyscypliny, jakby stworzył swój nurt, w którym jakby nadrzędnym celem jest, trudno mi się o tym mówić, najlepiej się tego doświadcza, ale takim nadrzędnym celem jest po prostu eksplorowanie siebie przez ruch, budowanie nowych umiejętności i przede wszystkim takie dwa aspekty, które w świecie sportu są obce i ludzie, myślę, tęsknią gdzieś tam bardzo mocno podskórnie za tym. To jest przede wszystkim zabawa, a po drugie współdziałanie. I teraz my w dzisiejszym świecie sportu bardzo mocno ze sobą rywalizujemy, czyli no, w bieganiu jakby cały czas, jakby ja już w pewnym momencie miałem tego dosyć, mówienie o tym, o mucha chodzi po ekranie. Nieustanne rozmowy o tym, a ja przebiegłem dyszkę w tyle, a ja w tyle, a ja kupiłem takie buty, a ja kupiłem takie buty i dla mnie to było już w pewnym momencie strasznie snobistyczne i no już mnie to irytowało. Jakby w każdej dyscyplinie tak jest, że bardzo mocno pompujemy dzięki temu swoje ego, że wiesz, ja zrobiłem bieg rzeźnika, ja zrobiłem bieg rzeźnika w stalowych butach, a ja zrobiłem bieg rzeźnika boso, a ja zrobiłem 498 km na dwóch rękach i wiesz, tak by okej, ale w pewnym momencie już jakby czujesz, że to cię po prostu męczy, no i movement dał mi taką świeżość tego, że my jako ludzie jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć w społecznościach i najlepiej rozwijamy się ewolucyjnie jako zabawa, jakby to jest to coś, co nas popycha do przodu i jakby w zabawie człowiek odkrywa siebie i wchodzi w stany, które są jakby wprowadzają nas jakby w taki niesamowity poziom samoświadomości, więc ja będąc na pierwszych zajęciach movementu jakby odkryłem przede wszystkim, że ruch może być zabawą, a nie musi być po prostu katorżniczym treningiem i w momencie, kiedy masz do tego innych ludzi, gdzie się bawisz, to jakby masz taki plac zabaw dla dorosłych, dzięki któremu się rozwijasz, dzięki któremu uczysz się nowych umiejętności. Ja się czułem na tych pierwszych zajęciach w Lizbonie u Ido, jakbym był gdzieś w jakimś klasztorze Shaolin i uczył się tajemnej wiedzy od prawdziwego mistrza i jakby totalnie czułem, że się tam rozwijam, jakby tyle bodźców nowych, ile ja tam miałem w ciągu dwóch dni, to jakby ja przez kolejny tydzień dochodziłem do siebie i to integrowałem, wow, co się tam wydarzyło, ile jakby rzeczy przepracowałem w swoim organizmie. Więc takie, jakbyście poszli na takie zajęcia ruchu, to uczycie się jakby wielu kontekstów ruchu, czyli budujemy silne ciało, mobilne ciało, skoordynowane ciało, uczymy się różnych umiejętności od żonglowania, postanie na rękach, po zrobienie masy lapa, a skończywszy na robieniu poprawnie technicznie martwych ciągów. Jakby wyciągamy z każdej dyscypliny pewne narzędzia i budujemy holistycznie, wszechstronnie silne ciało, czyli jakbyś spotkał teraz takiego no, specjalistę jakby movementu, no to ten gość był bardzo dobrze by grał w piłkę, jest bardzo silny, szybko się uczy nowych rzeczy, czyli no nie wiem, jakbyś poszedł na zajęcia tańca, na których w trakcie jednych zajęć może się nawet nauczyć 400 nowych ruchów, no to ten gość jakby szybko by zaczął się uczyć nowych rzeczy. Jakby to jest pierwszy aspekt, że na półtorej godziny praktyki masz kilka bloków, na których masz od fajnych rozgrzewek w parach, takich zabaw ruchowych, po dźwiganie ciężarów, a skończywszy na różnych ciekawych ćwiczeniach wziętych ze sportów walki, gdzie jakby zarządzasz swoim strachem, ograniczeniami i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka trochę przygoda ruchowa, ale osadzona w takich kilku ciekawych konceptach, podejściach do praktyki, że jakby najważniejsza jest sama praktyka i to jest cel sam w sobie. Druga rzecz, jakby bawimy się. Trzecia rzecz, jak już coś praktykujemy, to pomimo tej zabawy traktujemy to bardzo poważnie, jakby wychodzimy ze swojego ego, ale jesteśmy w to zaangażowani
dzięki temu poznajemy siebie. Więc jest kilka takich jakby niepisanych zasad, które jakby sprawiają, że takie zajęcia ruchowe, taka praktyka ruchu jest niesamowitą przygodą, narzędziem do poznawania siebie, do budowania społeczności. No i to jakby jest też filozofem, jakbyście zobaczyli, co on robi z ciałem, jakie ma zdolności, to byście byli pod ogromnym wrażeniem, ale on jest też dla mnie przede wszystkim filozofem. I on powiedział, że jakby, że nasz życie to jest jeden wielki ruch, który się nie zatrzymuje i jeżeli chcesz lepiej poznać życie, poznać siebie, powinieneś poznać ruch i powinieneś go eksplorować, ale po drugiej stronie, żeby poznać ruch, trzeba też poznać, czym jest bezruch, więc na przykład na takich zajęciach ruchu, oprócz tego, że się dużo ruszasz, też jest wiele praktyk, dzięki którym poznajesz bezruch. Czyli przykładowo ja będąc na tygodniowym obozie Zido w Tajlandii, uczyłem się bezruchu poprzez praktykę hatha jogi, gdzie jakby poprzez różnego rodzaju techniki oddechowe jakby wchodzisz bardzo głęboko w siebie, więc jakby też movement to jest dużo ruchu, takiej ekspresji związanej, nie wiem, wziętej z tańca, sportu walki, gimnastyki, sztuk walki i różnych innych dyscyplin, a po drugiej stronie masz jakby różnego rodzaju techniki medytacyjne, relaksujące, oddechowe, dzięki którym jakby poznajesz siebie od środka i na przykład na takim obozie mieliśmy praktykę, gdzie przez godzinę staliśmy na jednej nodze jak Masajowie i polecam tego doświadczyć, bo teraz mogę opowiedzieć, jakie to było dla mnie doświadczenie, ale to tak jakbym mówił ślepemu, jak wygląda zielone, no po prostu trzeba tego spróbować, tak. Może zapytam o duchowy aspekt twojej działalności. Medytacja jakaś? Znaczy, wiesz co, praktykujesz? Jakbym nie utożsamiał medytacji z duchowością, jakby duchowość. Medytacja to jest narzędzie do wyciszenia, do uspokojenia swojego umysłu. Duchowość jest o tyle trudna do mówienia, że każdy z nas czuje ten jakiś swój boski pierwiastek w sobie, ten element duszy, ale to jest bardzo nieuchwytne i każdy ma na to swoją własną interpretację i jakby przez od zarania dziejów się przez to zabijaliśmy. Religię. Jakby religię i mówienie ludziom, czym jest duchowość, czym jest Bóg, no doprowadziła do wielu różnych tragicznych momentów w naszej historii. I to jest temat bardzo trudny i budzący wiele kontrowersji, wiele strachów, wiele lęków wśród ludzi, bo każdy ma swoją własną definicję na to i jakby to jest już przypadek bardzo skrajny, ale Hitler uważał, że zbawia świat i że robi dobrze. I nie wiem, no chrześcijanie też jakby, jak to się mówi, nawracali z takim skutkiem, że zabijali, tak? Jakby, no, ale to nie tylko chrześcijanie, no jakby każdy skrajny wyznawca jakby uważa, że jego prawda jest najmojsza i że jego punkt widzenia jest najbardziej słuszny. Więc mogę powiedzieć, czym jest dla mnie duchowość stricte. Dla mnie jakby ja w pewnym momencie życia bardzo mocno poczułem, czym jest dusza, jakby absolutnie poczułem, że jesteśmy czymś więcej niż kupa mięcha. Mogę ci w sumie opowiedzieć o takim doświadczeniu, które mi bardzo dużo zmieniło. Ja wcześniej powiedziałem, że jakby bardzo dużo zawdzięczam temu, gdzie jestem obecnie w życiu, tym, że mam otwartą głowę. Jakby ja w swoim życiu najważniejsze decyzje podjąłem intuicyjnie i często tych decyzji nie rozumiem, ale po prostu coś mnie mega ciągnęło do tego, żeby coś zrobić. Jakby czujesz czasami, że jakby nie rozumiesz tego, ale to cię mega ciągnie. Jakby czujesz to sercem. Niektórzy mówią, że to szósty zmysł. Niektórzy mówią, że Bóg do ciebie szepcze. Albo twoje wnętrze, no jakby definicji jest wiele, ale jakby no wcześniej już czułem, że jestem trochę inny, jakby byłem bardzo wrażliwy, dużo rzeczy widziałem i kiedyś jeden z moich przyjaciół powiedział mi, że jak mam ochotę, to mnie zaprasza na ceremonię DMT z szamanem Polakiem, który za chwilę wylatuje do Australii na zawsze i jakby
robi dla niego ostatnią ceremonię i robią takie pożegnanie w Polsce i akurat mnie zaprosił. I stwierdziłem, że wiesz co stary, no jakby totalnie nie mam pojęcia o czym do mnie mówisz, ale czuję, że to może być mega przygoda, więc pójdę. I poszedłem, nie wiedząc w ogóle zupełnie czym jest DMT, dopiero później się dowiedziałem. No ale ja właśnie już tak mam i jakby wiem, że niektórzy tego nie rozumieją, ale po prostu ja tak mam, że ja ufam życiu, po prostu kocham życie, ufam życiu i wiem, że jeżeli coś się w moim życiu pojawia, to no to jest to jakaś szansa albo jest to jakiś drogowskaz. No i poszedłem na tą ceremonię DMT, jakby nie wiedziałem, co to jest, jakby nigdy w życiu nawet nie paliłem zielonego i okazało się, że jakby to jest substancja, którą się pali, którą każdy z nas ma tutaj w głowie, w swojej szyszynce, która jest w każdej roślinie i która jest w dużym skrócie hormonem, który aktywuje pewien hormon, który się nazywa dymetylotryptamina. I teraz ten hormon w naszym życiu się wydziela w trzech momentach. Pierwsze, jak się rodzimy, drugie, jak umieramy, wtedy tą szyszynkę naszą zalewa ten hormon, a trzecia sytuacja to kiedy śnimy. A też możemy do tego dodać poprzez techniki oddechowe, takie jak na przykład techniki oddychania Wima Hofa czy oddech ognia. Bardzo polecam, szczególnie Wima Hofa. Praktykuję. No, super. Super. Polecamy. No ale też możesz jakby ją przyjąć od zewnątrz, bo bardzo dużo badań na temat tego hormonu. No ja bym nie wiedziałem, na co się pisze, ale jakby była ceremonia, jak mi się jakoś to bardzo spodobało. Siedzieliśmy w trójkę w małym pokoju na Grochowie. No i wziąłem bucha, jak to się mówi. Tego nie usunę. Tak. To zostaje. Wziął bucha. No i jakby to zmieniło absolutnie wszystko w moim życiu. Jakby wyszedłem z ciała. Zobaczyłem, poczułem, byłem energią. Jakby popatrzyłem na życie z zupełnie innej perspektywy. Połączyłem się ze swoją duszą. Jakby po prostu trzeba tego doświadczyć. Jakby teraz świat się budzi. Jakby zaczynamy coraz bardziej korzystać z mądrości roślin i na przykład naszej słowiańskiej tradycji jakby czerwone muchomory to jest jakby nasza medycyna, którą niegdyś Słowianie sobie przygotowywali, ceremonialnie spożywali, jakby poprzez rośliny mamy dostęp do innych wymiarów, jakby ktoś kiedyś powiedział mądrze, to chyba był Terence McKenna, że enteogeny, psychedeliki, rośliny zostały nam dane po to, abyśmy lepiej zrozumieli naturę. I że podobno na przykład grzyby są darem kosmitów do tego, żebyśmy jakby zaczęli postrzegać życie nie tylko w kategoriach tego, że wiesz, masz ciało, widzimy, postrzegamy życie przez pięć zmysłów, ale przede wszystkim jesteśmy duszą. I jakby ja wtedy zrozumiałem, że moje ciało to jest tylko pojazd dla duszy. Jakby nie jestem w stanie zupełnie opisać tego, czym jest DMT, ale trochę to bym porównał do tego, że przybiłem piątkę Bogu. I jakby spotkałem się ze źródłem, jakby to nawet nie jestem w stanie tego opisać, jakby, ale jakby to totalnie mnie zmieniło i było dla mnie no niezwykłym szokiem, jakby nie spodziewałem się w ogóle tak mocnych doświadczeń i czegoś tak wielkiego, to wręcz było, wiesz, jakby no to jest nie do opisania i myślę, że na tym zakończę. Jakby mówienie o tym, ale schodząc na ziemię. W pewnym momencie też padłem taką pułapkę tego, żeby doświadczać duchowości tylko właśnie przez rośliny. Miałem w pewnym momencie dość poważny problem z marihuaną, bardzo dużo paliłem, ale też z perspektywy czasu było to dobre, bo jakby dużo mnie nauczyło, dało mi dużo takich wglądów na temat samego siebie i teraz będąc terapeutą jakby lepiej rozumiem ludzi, którzy wpadają w jakiekolwiek nałogi, czy to jest spożywanie słodyczy, picie alkoholu, czy nie wiem, palenie papierosów, czy zażywanie ciężkich dragów. Jakby teraz jestem w stanie tych ludzi zdecydowanie lepiej zrozumieć. Tak samo jak kiedyś chciałem być dobrym trenerem biegania i chciałem wejść w skórę ludzi otyłych, to przez miesiąc jadłem syf, McDonaldy, słodycze i tak dalej, się spasłem. Może nie jakoś bardzo, bo jakby mam bardzo dobry metabolizm, ale spasłem się tak, żeby po prostu było mi ciężko, jakby chciałem się poczuć w skórach ludzi, którzy wrzucają w siebie w syf, żeby po prostu lepiej zrozumieć tą drugą stronę.
No i podobnie myślę, że z perspektywy czasu było mnie z tym, że wpadłem w nauk związany, czy nauk, no paliłem po prostu, zaczynałem dzień blantem, no. I tak przez, no, półtora roku, dwa lata. Ale też to było bardzo budujące. No i teraz na przykład dochodzimy do momentu, w którym jesteśmy teraz i jakby pytasz dla mnie, czym jest duchowość, to mogę używać pięknych słów, ale no dla mnie duchowość jest przede wszystkim rozpoznaniem, poznaniem siebie. Dla mnie duchowość jest świadomością, że Bóg jest we mnie, że jestem częścią Boga, że jestem tą kroplą oceanu, kroplą w oceanie. Bóg jest oceanem, jestem kroplą w oceanie. Duchowość jest dla mnie miłością, Bóg jest dla mnie miłością, bez religii, nie wyznaję żadnej religii. Jakby inspiruję się niektórymi zasadami z różnych religii, ale jakby nie wyznaję żadnej konkretnej, jakby wierzę w siebie i uważam, że każdy z nas ma wszystko to w sobie, jakby mamy tego Boga w sobie i wystarczy po prostu siebie odkrywać. Po prostu, no jakby no, mówię o tym dzisiaj tak jakby trochę z taką lekkością, ale jakby całe moje dotychczasowe życie to jest jakby duży znój, trud i mogę powiedzieć, że dopiero od paru miesięcy czuję się naprawdę bardzo dobrze ze sobą, taki osadzony, czuję się dobrze na ziemi ze sobą. Po prostu kocham życie tak prawdziwie. Duchowość jest dla mnie świadomością, że żyjąc tutaj na ziemi jestem jej częścią i poznając prawa natury, poznaję lepiej siebie. Jakby medycyna chińska w założeniu to jest kilka tysięcy lat historii i obserwacji człowieka i jest to wychodzenie z założenia, że człowiek jest częścią natury i że wszystkie procesy, które się dzieją we wszechświecie, w naturze, dzieją się również w naszym organizmie, ale w skali mikro. Jakby jesteśmy częścią natury, czy tego chcemy, czy nie. I w dzisiejszych czasach wykorzeniliśmy siebie, wynaturzyliśmy się i odłączyliśmy od natury i ta cała sytuacja, która teraz jest związana z COVID-em, to dla mnie jest nic innego, jak tylko Boży palec, który jakby sprowadził nas do poziomu parteru, zamknął nas w domach i jakby z mojej perspektywy Bóg, Wszechświat, nie wiem, wyższa siła, mądrość powiedziała nam, no to teraz kurwa sobie zostańcie w domu i zobaczcie, przemyślcie swoje życie, dokąd zmierzacie, co robicie, czy jesteście szczęśliwi z tym, co robicie i tak dalej, i tak dalej. W ogóle bardzo się rozgadałem i bardzo ci za to dziękuję, przyjacielu, bo ja na co dzień w ogóle prawie nie gadam, ja słucham, ja w zasadzie ludzie do mnie przychodzą, ja ich słucham, pomagam im zrozumieć lepiej siebie i mało mówię, w ogóle mało się uzewnętrzniam, jakby to też jest takie moje wyzwanie i dawno nie rozmawiałem w ogóle i nie wykładałem się tak na tacę, ale jakby dałeś mi dobrą przestrzeń do tego. Także ci bardzo dziękuję. Ja zapytam no tylko o kilka rzeczy jeszcze. Tak na koniec, wiem, że się śpieszysz. Znaczy nie, śpieszyć to wiesz co, jak już się w życiu nie śpieszę, ale umówiłem się dzisiaj z ziomeczkami, że jadę dzisiaj, nigdy nie byłem na trening noża sportowego. Okay. Pytałem Mateusza, będzie... czy on rzuca tym, będzie rzucał tym nożem. Nie, 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 jakby to jest nóż sportowy, jakby mój przyjaciel Bartek miesiąc temu zrobił pępkowy, bo mu się urodził syn i zaprosił mnie na strzelnicę. Nigdy nie strzelałem i trzymałem, wiesz, kałacha w rękach i jakby, wiesz, dla mnie dla takiego wrażliwego i mięciusiego w środku ziomeczka to było mega doświadczenie, takie, no wiesz, typowo męska energia i trzymanie kałacha i strzelanie, no to jakby było dla mnie, no, ciekawe doświadczenie i teraz stwierdzam, okej, no, pójdę też, zobaczę, jak to jest bycie, no, treningu sportowym noża i jakby chodzi o to, żeby po prostu spędzić czas z ziomkami i tyle, nie? A czy my będziemy, wiesz, robić kiełbasę na grillu, czy ruszać się, wiesz, dźgając się nożą atrapem, to... Atrapem, oczywiście. Życie to zabawa. Chciałem zapytać o przytulanie drzew. Spoko! Polecam! Wiesz dlaczego? Ja czuję taką, wiesz, więź z lasem, dosyć sporą. Natomiast wiele osób uważa, że przytulanie drzew jest tylko dla kobiet, to jest taka żeńska energia i w ogóle, wiesz, tylko dla mięczaków, nie? Mm-hmm. Co ty sądzisz o tym? Wiesz co, już przede wszystkim
Lubię przeklinać, to sobie powiem. Pierdolę to, co mówią inni, to, co sobie myślą, jakby ludzie mają tyle ograniczeń w głowie i jakby wszystkie oceny ludzi są przez pryzmat ich ograniczeń własnych albo tego, do czego podświadomie sami tęsknią. I dla mnie przytulanie drzew to jest jakby... wszystko żyje na świecie, nawet kamień żyje i rośliny też mają swoje dusze, jakby... Ja na przykład teraz z taką dużą dozą uśmiechu, wiesz, przyglądam się rosnącemu ruchowi weganizmu, takiemu ortodoksyjnemu, którzy mówią, że po prostu, wiesz, jak zjesz kawałek mięsa, to już jesteś złym człowiekiem, a mało kto ma świadomość, że jakby rośliny tak samo żyją, tak samo odczuwają świat i znam ludzi, którzy rozmawiają z drzewami. Jest w ogóle taka piękna książka, Sekretne życie drzew, która jakby pięknie pokazuje na podstawie nauki, jak w ogóle drzewa ze sobą rozmawiają, jak to jest piękny system, jak to są inteligentne istoty. I wszystko żyje, więc jakby to, że jakby ciebie ciągnie do lasu, że przytulasz drzewa, to dla mnie świadczy po prostu o tym, że no jesteś świadomym gościem, no jakby czujesz siebie, czujesz naturę, jak czujesz naturę, to czujesz siebie i jakby wiesz, wiele ludzi śmieje się, nie wiem, z przytulania drzew, ale po prostu nigdy tego nie doświadczyli, jakby nie wiem, ludzie się też boją nowych rzeczy. Tak samo jak wiem, że jak czasami mówię o tym, co ja robię, to w ludziach budzę lęku, jakby boimy się tego, czego nie znamy. Ja na przykład nie boję się śmierci, jakby ja doświadczyłem już śmierci poprzez to doświadczenie DMT, jakby doświadczasz tego, co się dzieje z tobą, gdy umierasz, jakby albo wchodząc w bardzo głębokie procesy oddychania, jesteś w stanie wydzielić sobie tyle tego hormonu, że cię totalnie wycina, jakby nie ma ciebie i łączysz się z tym czymś takim bliżej nieuchwytnym, więc ja na przykład się nie boję śmierci, jakby śmierć jest dla mnie kolejną przygodą, kolejnym etapem. Jest to nieustanne koło życia, jak to było w Królu Lwie, mojej ulubionej bajce, że jakby lew, który zje antylopę, później zostanie zjedzony przez antylopę, no bo antylopa, która sobie jakby lew, który umrze i zostanie znowu z powrotem wchłonięty do ziemi, to na nim wyrośnie trawa, którą kiedyś zje antylopa. Jakby jest jedno wielkie koło życia. Ale pytałaś o przytulanie drzew. Ja przytulam drzewa. Jakby Japończycy i w ogóle Azjaci są bardzo mądrą cywilizacją, oni mają taką, lekarze zalecają, to się chyba nazywa shirinyoku, jakby chodzenie do lasu i przytulanie drzew jako element wychodzenia z różnych ciężkich chorób psychicznych, depresji. Więc no jakby no ja przytulam drzewa, każde drzewo ma swoją inną energię, jakby Słowianie, to są nasze korzenie, jakby każde drzewo ma inną moc. Uczę się teraz rozmawiać z drzewami. Przytulam drzewa. No, piękna sprawa, polecam. A czym jest dla ciebie przytulanie drzew? Ja otrzymuję energię. O, no tak. Ja bardziej wymieniam. Wymieniasz? Jakby ja w sensie, bo kiedyś właśnie miałem takie podejście, że żeby brać energię od kogoś albo czerpać energię od kogoś, ale jakby energia jest nieskończona, jakby to tylko jest nasze ograniczenie, że energii komuś brakuje. Jakby to chodzi o to, żeby być cały czas w przepływie, więc ja się z drzewem wymieniam tą energią. Jakby ja coś daję drzewu, ono mi coś daje, jesteśmy w homeostazie, w równowadze, więc jakby to mi też kiedyś zmieniło jakby myślenie, że jakby biorę energię, albo biorę, ale też i daję. Jakby przepływ. Tej energii jest, wiesz, nieskończenie wiele. Na tym to też polega. No ja sprzątam las tak kompulsywnie. Mega, z dziećmi, z żoną. To zróbmy jakąś akcję, bo ja ostatnio miałem coś takiego, że nie wiem, z 2 miesiące temu, właśnie jak był ten COVID, tak wyszedłem rano na spacer z psami tutaj blisko i patrzę sobie, mówię, kurwa, ile tych śmieci jest wszędzie i po prostu mnie to zaczęło mega wkurwiać i poszedłem do domu, wziąłem worek i po prostu posprzątałem tutaj trochę i się trochę oczyściło, wróciłem, byłem taki dumny, tak jakby taką miałem, wiesz, fajne poczucie, zrobiłem coś więcej niż tylko dla siebie. Bo irytowało mnie to, że wiesz, idę do lasu i za każdym razem zapominam wziąć worka, żeby pozbierać te śmieci, nie? Jakby do tej pory to mam, że no zrobiłem to dosłownie kilka razy, a za każdym razem jak to robiłem, czułem się jakby, wiesz, dobrze z tym. Więc wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić jakąś taką akcję, że
i człowieku do lasu, przytul drzewo i zbierz śmieci. I po prostu i tyle. To może zrobimy jakąś taką akcję. Zróbmy. Spontaniczną. Żyj bardziej i sprzątaj lasy. Oczywiście. Ostatnie pytanie. Dobrze, się spieszysz. Ostatnie pytanie. Wymień trzy książki. Twoim zdaniem, które mogą wpłynąć na inne osoby. Na pewno ja bym polecił twoją książkę, bo napisałeś takową. Wiesz co, ja napisałem książkę, którą się robi, bo jakby jak bardzo zachęcam do tego, żeby robić, bo jakby mamy już dzisiaj tyle wiedzy, tyle książek, ale wiesz, wiedza, której nie wykorzystujesz w praktyce, tylko niepotrzebnie zajmuje RAM i pamięć podręczną, jakby trzeba działać po prostu. Ale książka, która na pewno zmieniła moją, to będzie tylko jedna, która bardzo zmieniła moje życie, to Transurfing rzeczywistości. Jest to książka napisana przez... Wadima Zelanda. Tak, właśnie mamo, kupiłem sobie ostatnio karty Transurfingu, to może sobie wylosujesz dzisiaj. Fizyk kwantowy, który w formie przypowieści opisał, jak funkcjonuje nasza rzeczywistość materialna, który pokazuje, że myślami przyciągamy, myśli są materialne, mimo tego, że ich nie widać. I jakby od tamtego momentu, odkąd zacząłem stosować się do zasad Transurfingu, bo stwierdziłem, że nie mam nic do stracenia, trafiłem na tą książkę w wieku tam 20 lat, to się w moim życiu mega dużo zmieniło. I po prostu wam polecam, jakby jak ktoś chce coś zmienić w swoim życiu, ma otwartą głowę, to ta książka jest taką instrukcją obsługi życia, dosłownie. Ja również polecam, nie czytałem wszystkich tomów, natomiast ten pierwszy, tak. Bardzo dobra książka. A książka Mateusza? Żyj bardziej. Dostaniesz się ode mnie w prezencie. Jeszcze jest, nie wiem, chyba... Mam ostatnie 5 egzemplarzy. Nie, jeszcze mam... No, ostatnie 20 egzemplarzy, więc dostaniesz ode mnie w prezencie. Wow, dzięki. Także kończąc tą naszą rozmowę, powiedz, od czego byś zaczął? Czyli nic nie robisz, siedzisz, chodzisz tylko do pracy. Od czego byś zaczął ten swój ruch? W sensie jakieś ćwiczenia, coś. Co byś zaczął robić w sensie ze sobą, ze swoim ciałem? Tylko pytanie, jakie miałoby być tego, żeby się ruszać, tak? Więcej? Tak, po prostu wiesz, chodzi mi o to, że ktoś się zapuszcza. Ja byłem takim, wiesz, też zapuszczonym gościem, bo jak byłem młody, to uprawiałem dużo sportu, karate, bieganie i tak dalej, a później był taki okres, wiesz, tatusiowania, nie? Kumam. I po prostu, no, co byś polecił takim osobom? Być jak to dziecko. Przypomnijcie sobie, jak byliście dziećmi. Tarzaj się po podłodze, skacz po płotach, baw się piłką, baw się patykami. Jakby po prostu przypomnij sobie o tym, że masz sobie to dziecko. Je pielęgnuj, odkrywaj. A tak bardzo technicznie to polecam wam takie 3 bardzo podstawowe wzorce ruchu, które bardzo dużo zmieniają w życiu. Słowiański przykuc, głęboki przysiad, falowanie kręgosłupem, wiszenie. Te 3 wzorce są bardzo podstawowe, a dużo zmieniają w naszej biomechanice, fizjonomii i bardzo odżywiają ciało. Ale generalnie podstawowa zasada: baw się, korzystaj z wielu różnych narzędzi, po prostu się baw jak to dziecko i się nie ograniczaj. I poturlaj się po podłodze, poczołgaj, porób sobie trochę kalisteniki, później poucz się jakiejś nowej rzeczy, tańcz. Taniec jest niesamowity. Odpal sobie muzę w domu i po prostu zacznij tańczyć, tak żeby to było jak najgłupsze na świecie i się nie oceniaj, wyrażaj siebie. Po prostu baw się jak to dziecko i rób to, co czujesz, podążaj za flow. To cóż, dziękuję ci bardzo. Ja tobie bardzo dziękuję za możliwość wygadania się, bo dawno się nie wygadałem, więc się trochę czuję, jak wiesz, na kozetce upsłynę. Nie ma za co. To cóż, pozdrawiamy was w tą słoneczną niedzielę. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć. Wszystkiego dobrego, ludzie. Aloha.